Dzień dobry, otwieram 48. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Wisicy. Witam Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, witam Pana Sekretarza i witam Panią Skarbnik. Przechodzimy do punktu drugiego obrad, jakim jest sprawdzenie obecności, stwierdzenie prawomocności obrad. W tym celu proszę obecnych radnych o wciśnięcie na terminalach niebieskiego przycisku. Wciskamy, bo... Zalogu się było zaprzeczenie. No właśnie. Dobrze. Jeszcze pan panel jest aktywny, to nie przyjmę. Dobrze. Już? Tak, mamy 14 radnych. Jeden jest nieobecny, usprawiedliwiony. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 14 radnych, na ustawowy skład 15 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę Państwa, przechodzimy do zatwierdzenia porządku dzisiejszej sesji, który otrzymaliście Państwo wraz z projektami uchwał. Czy są jakieś uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. Jeśli nie, zatem przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw, czerwony. Kto się wstrzymał, żółty. Ja właśnie, o, jeszcze ja też jestem za. Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że porządek sesji został przyjęty. Nim przejdziemy, proszę Państwa, do uchwał i głosowania nad projektami uchwał, bardzo proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, powód dzisiejszej sesji nadzwyczajnej to tradycyjnie zmiany, można powiedzieć, budżetowe, ale również w wieloletniej prognozie finansowej. Wiadomo, że jest koniec roku i takie po prostu zmiany występują praktycznie w każdych samorządach, więc i u nas również. Drodzy Państwo, króciutko bardzo, bo przecież niedawno była sesja. Chciałbym tylko Państwu przedstawić, że podpisaliśmy umowę na budowę, na rozbudowę właśnie biblioteki miejsko-gminnej Wiślicy. Prace niezwłocznie ruszą. Mamy na to praktycznie rok czasu. Czyli tutaj, gdzie właśnie znajdujemy się dzisiaj, będzie dobudowane jeszcze 200 metrów kwadratowych budynku, będzie po prostu otoczenie całe zmienione i wygląd, no co jak sądzę również w połączeniu z tym, że w przyszłości też po prostu powstanie posterunek, przecież wydaliśmy już decyzję o lokalizacji celu publicznego, więc będzie tutaj już myślę, że no, bardziej zurbanizowany ten rejon właśnie Wiślicy. Drodzy Państwo, również chciałbym poinformować Państwa wszystkich, że rozstrzygnięto już to postępowanie przed Urzędem Zamówień Publicznych dotyczącym oświetlenia ulicznego i, że tak powiem, ręce złożyliśmy już, bo zbyt długo to trwało, ale to rozstrzygnięcie nie jest dla nas zbyt korzystne, dlatego że wybrano tą droższą jednak firmę. Nie dyskutujemy tutaj z takim orzecznictwem i po prostu stosujemy się do tego. Do końca stycznia podpiszemy umowę z firmą, która no powiedzmy umownie z Philipsem i która po prostu ma 4 miesiące zgodnie z zapisem w po prostu przepisach tych przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówień, 4 miesiące na wykonanie tego zadania, czyli spodziewam się, że jak wszystko dobrze pójdzie, jesteśmy już w kontakcie stałym z tym wykonawcą, więc przy zastosowaniu jeszcze obecnych procedur pod koniec stycznia podpisujemy umowę, wchodzą na po prostu i przekazujemy plac budowy tak zwany. W związku z tym jest szansa, że również, drodzy Państwo, no w miesiącach, powiedzmy, że jesiennych ruszymy z kolejnym etapem, czyli dobudową istniejących, brakujących odcinków oświetlenia. Generalnie na ten moment również wydajemy decyzję o lokalizacji celu publicznego, o czym nasi mieszkańcy na pewno też się przekonują, bo do nich takie właśnie
pisma z urzędu docierają. Także tyle krótko tytułem wstępu. Również nie wiem, czy informowałem Państwa, że całkowicie już otrzymaliśmy komplet maszyn i urządzeń, a również ciągnik i przyczepę, jak chodzi o Wisicką Spółkę Wodną. Także również o tym będziemy na odrębnym może spotkaniu zajmować się. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Przechodzimy, proszę Państwa, do projektów uchwał. W punkcie czwartym mamy podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wisica na 2021-2033. Bardzo proszę panią skarbnik o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały numer 48/282 Rady Miejskiej Wisicy z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2033. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 oraz artykuł 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305, z późniejszymi zmianami Rada Miejska Wiślicy uchwala co następuje. Numer 32/198 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wisica na lata 2021-2033, zwanej dalej prognozą finansową, wprowadza się następujące zmiany. 1. Załącznik nr 1 do prognozy finansowej, wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały podlega się burmistrzowi miasta i gminy Wisica. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tak? Poczekamy jeszcze raz. Techniczne sprawy. Za dobrze by to szło, jakby wszystko się udało tak szybciutko. Czekamy jeszcze sekundę. Spokojnie. Nasz zespół informatyków poradzi sobie z tym problemem. Tak, możemy już? Dobrze, więc proszę Państwa, jeszcze raz przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 wysłano, zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie 5 jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wisica na 2021. Bardzo proszę panią skarbnik o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 48/283 Rady Miejskiej Wisicy z dnia 30 grudnia 2021 roku. W sprawie zmian w budżecie miasta gminy Wisica na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 oraz artykuł 211, 212, artykuł 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska Wiślicy uchwala co następuje. Paragraf 1.
w uchwale Rady Miejskiej Wisica nr 32 przez 199 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany. 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się przychody w paragrafie 950 z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 63 114 zł 33 grosze. Zwiększa się rozchody o kwotę 4900 zł w paragrafie 991 udzielone pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik zadania inwestycyjne w 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik dotacje celowe w 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik dotacje podmiotowe w 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. 1. Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie. Deficyt budżetu w wysokości 3 376 857 zł i 89 groszy, który został nie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków gminy finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach. Paragraf 905. Kwota 3 376 857 zł i 89 groszy. 2. Przychody budżetu w wysokości 4 257 285 zł i 89 groszy. Rozchody budżetu w wysokości 880 428 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. 1. Paragraf 6 otrzymuje nowe brzmienie. 2. Ustala się dochody w kwocie 95 tysięcy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich w kwocie 63 114 zł i 33 grosze oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11 139 zł i 81 groszy oraz wydatki w kwocie 169 254 zł i 14 groszy na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1119 ze zmianami. Paragraf 4.1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez burmistrza w 2021 roku do kwoty 4900 zł, w tym udzielanych przez burmistrza na okres wykraczający poza rok budżetowy w kwocie 4900 zł. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wiślica. I paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. To jest uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30 przez 193 przez 2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2021 rok. Bardzo proszę pana przewodniczącego Stanisława Wyszanowskiego o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 48/284/2021 Rady Miejskiej Wiślicy z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 30/193/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest Dziennik Urzędowy Ustaw pozycja 2021, pozycja 1372, artykuł 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to jest Dziennik Urzędowy Ustaw z 2021 roku, pozycja 1119. Rada Miejska Wiślicy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Harmonogram wydatków stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 30/193/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2021 rok ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 45/44/263/2021 z dnia 29 października 2021 roku oraz uchwałą 45/267/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku. Wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1, punkt 1. Planowaną kwotę wydatków w wysokości 1000 zł zastępuje się kwotą 1500 zł. Punkt 1, punkt 2. Planowaną kwotę wydatków w wysokości 500 zł zastępuje się kwotą 1500 zł. Punkt 2, podpunkt 2. Planowaną kwotę wydatków w wysokości 6500 zastępuje się kwotą 12500 zł. Punkt 3, podpunkt 1. Planowaną kwotę wydatków w wysokości 1500 zł zastępuje się kwotą 5000. Punkt 3, podpunkt 2. Planowaną kwotę wydatków w wysokości 4000 zastępuje się kwotą 7000. Punkt 3, podpunkt 3. Planowaną kwotę wydatków w wysokości 3000 zastępuje się kwotą 8000. Punkt 4, podpunkt 1. Planowaną kwotę wydatków w wysokości 1500 zł zastępuje się kwotą 3000 zł. Punkt 4, podpunkt 2. Planowaną kwotę wydatków w wysokości 2230 zł zastępuje się kwotą 6230 zł. Punkt 5, podpunkt 1. Planowaną kwotę wydatków w wysokości 10 680 zł zastępuje się kwotą 15 680 zł.
Punkt 5, punkt 2. Planowaną kwotę wydatków w wysokości 2000 zastępuje się kwotą 5000. Punkt 5, podpunkt 3. Planowaną kwotę wydatków w wysokości 21 139,81 groszy zastępuje się kwotą 31 139,81 groszy. Punkt 5, podpunkt 4. Planowaną kwotę wydatków w wysokości 2000 zastępuje się kwotą 7000 zł. Punkt 5, podpunkt 5. Planowaną kwotę wydatków w wysokości 22 000 zastępuje się kwotą 29 704 zł 33 grosze. Punkt 6. Planowaną kwotę wydatków w wysokości 3 000 zastępuje się kwotą 5 000 zł. Punkt 7. Planowaną kwotę wydatków w wysokości 25 000 zł zastępuje się kwotą 30 000 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wiślice. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie 7 mamy podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2022 rok. Bardzo proszę przewodniczącego pana Stanisława Wyszczanowskiego o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 48 łamane przez 285 łamane przez 2021 Rady Miejskiej Wiślicy z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy tej dziennik urzędowy ustaw 2021 roku pozycja 1372 spółdzie się zmianami artykuł 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi to jest dziennik urzędowy ustaw 2021 roku pozycja 1119 artykuł 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii to jest dziennik urzędowy ustaw 2020 roku pozycja 2050 z późniejszymi zmianami artykuł 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to jest dziennik urzędowy ustaw 2021 roku pozycja 1249 Rada Miejska Wiślicy uchwala co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2022 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wiślicy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązania od 1 stycznia 2022 roku. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie 8 mamy podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 46 przez 279 przez 2021 Rady Miejskiej Wiślicy z dnia 13 grudnia 2021 roku o zabezpieczeniu środków finansowych na 2022 rok jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Bardzo proszę przewodniczącego pana Zdzisława Kaczmarczyka o odczytanie projektu uchwały. Jest projekt uchwały nr 48 łamane przez 286 łamane przez 2021 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 46 łamane przez 279
/ 2021 Rady Miejskiej Wiślic z dnia 13 grudnia 2021 roku o zabezpieczeniu środków finansowych na 2022 rok jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik urzędowy z 2021 roku, pozycja 1372, Rada Miejska Wiślicy uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchyla się ustawę nr 46 / 279 / 2021 Rady Miejskiej Wiślicy z dnia 13 grudnia 2021 roku w zabezpieczeniu środków finansowych na 2022 rok jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wiślica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Wyczerpaliśmy, proszę państwa, mam nadzieję, już w tym roku cały blok głosowań nad uchwałami. Punkt 9. Tradycyjnie zgłaszanie interpelacji, zapytań, wolnych wniosków w sprawie gminy. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. Pan burmistrz, no bardzo tak, proszę. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, szanowni państwo, w związku z kończącym się rokiem 2021 chciałbym złożyć państwu serdeczne podziękowania za dobrą, konstruktywną współpracę. Jej efektem jest wiele, myślę, dobrych inwestycji, jakie realizujemy na terenie gminy, bo to też wasze wnioski, jeżeli chodzi o przynajmniej część z nich. Myślę, że te wszystkie inwestycje służą nam wszystkim, naszym mieszkańcom, więc jeszcze raz serdecznie za tę dobrą współpracę dziękuję. Drodzy państwo, pozwólcie również, że złożę najlepsze życzenia wszystkim naszym mieszkańcom, gościom również, życzenia noworoczne, zdrowia, wszelkiej pomyślności w nowym 2022 roku, realizacji zamierzonych celów, planów życiowych, tak ażeby po prostu nasza mała ojczyzna, nasze miasto, nasza gmina rozwijały się dalej, jak przynajmniej dotychczas, ażeby właśnie służyły wszystkim razem nam wspólnie. Szanowni państwo, jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Zaprosi pan. Dobrze, proszę państwa, nim zamkniemy obrady, ja również chciałbym się do słów pana burmistrza również dołączyć do tych życzeń, ale również w imieniu własnym oraz moich kolegów, panów przewodniczących, chciałbym państwu radnym życzyć spokojnego, zdrowego, przyszłego roku 2022. Chciałbym również życzyć panu burmistrzowi, sekretarzowi, panu Jackowi Balickiemu, pani skarbnik, pani Halinie Sokołowskiej, wszelkiej pomyślności i tak, żebyśmy dalej dobrze współpracowali, rada, burmistrz i urząd gminy, jak w roku 2021. I jeszcze pozwolę sobie państwa w imieniu pana burmistrza również zaprosić na bal pod gwiazdami, czyli z takiego sylwestra naszego noworocznego, który odbędzie się oczywiście w Wiślicy na rynku wiślickim. Zaczynamy o godzinie 23:00. Serdecznie zapraszam państwa również radnych o gremialne przybycie, abyśmy wspólnie razem z naszymi mieszkańcami przywitali 2022 rok, żeby był on przynajmniej nie tak trudny, lepszy niż 2021 rok. To tyle z mojej strony. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w 2022 roku.
Jeśli nie ma więcej wniosków i zapytań, zamykam 48. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Wisisy. Dziękuję Państwu za udział w sesji. Dziękuję.